Elbląska Karta Miejska to karta zbliżeniowa z elektronicznym chipem. EKM może być jednocześnie nośnikiem biletów okresowych, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz elektroniczną portmonetką, przy pomocy której możemy skasować elektroniczne bilety jednorazowe oraz wnosić opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Dostępne są dwa podstawowe rodzaje kart. Pierwsza z nich to karta imienna ze zdjęciem. Można na niej zapisać uprawnienia do ulgi lub bezpłatnych przejazdów. Dzięki temu podczas kontroli biletów osoby korzystające z przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie muszą okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. Z karty imiennej może korzystać tylko osoba, na którą EKM została wystawiona. Aby uzyskać kartę imienną, wystarczy złożyć wniosek w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Czerwonego Krzyża 2. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości i ewentualnie dokument potwierdzający prawo do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych. Zdjęcie można bezpłatnie wykonać na miejscu lub skopiować je z dokumentu. Należy również wnieść kaucję w wysokości 10 zł. Osoby, którym przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów, nie wnoszą kaucji za wydanie pierwszej EKM. Karta imienna ma jeszcze jedną zaletę. W przypadku gdy ją zgubimy albo zostanie ona skradziona, możemy odzyskać zapisany na niej bilet okresowy i punkty z elektronicznej portmonetki. Należy jednak jak najszybciej zgłosić do Centrum Obsługi Klienta utratę karty. Wraz z duplikatem odzyskamy zawartość utraconej karty. Drugi rodzaj EKM to karta na okaziciela. Ten rodzaj karty miejskiej nie zawiera żadnych informacji o użytkowniku, dlatego korzystać może z niej każda osoba, której przekażemy EKM na okaziciela. Jednak trzeba pamiętać, że ze względu na brak zapisanych uprawnień na karcie, użytkownik, kasując bilet ulgowy, powinien mieć przy sobie dokument uprawniający do ulgi. Karty na okaziciela są dostępne od ręki we wszystkich punktach sprzedaży biletów okresowych. Pełna lista punktów, gdzie można uzyskać EKM na okaziciela, znajduje się na stronie www.zkmelblak.com.pl.